Dobrze, proszę Państwa, myślę, że możemy powoli zaczynać. Witam Państwa serdecznie na kolejnym już webinarium prowadzonym w ramach projektu Dostępna Szkoła, realizowanym w ramach programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. Na początek kilka uwag organizacyjnych. Kwestia pierwsza. Webinarium jest nagrywane do celów dokumentacyjnych oraz po to, żeby móc Państwu przesłać później link do webinarium, żeby mogli Państwo sobie przypomnieć kwestie, które będą w trakcie tego webinarium poruszane. Ponieważ jest nas dzisiaj całkiem sporo, prosiłabym wszystkich o wyłączenie kamerek i wyłączenie mikrofonów. Ja pozwoliłam sobie Państwa też już wyciszyć arbitralnie. Jeżeli będą Państwo mieli jakieś pytania, można użyć opcji podnieść rękę, zadać pytanie na czacie. Tam moje koleżanki będą śledziły dyskusję. Tudzież ewentualnie włączyć się, zadać pytanie w trakcie prezentacji, ewentualnie na koniec. Będziemy mieć, myślę, sporo czasu, bo tak też to zostało przewidziane, na zadawanie przez Państwa pytań. Materiały z dzisiejszego webinarium obejmujące jego nagranie, link do tego nagrania w chmurze, obejmujące prezentację, którą dzisiaj Państwo będą mieli okazję zobaczyć, wzór wypełnionego indywidualnego planu poprawy dostępności. Dla każdego obszaru będzie to jeden ze standardów, co myślę jest istotne i może być Państwu bardzo pomocne, oraz FAQ, czyli odpowiedzi na najczęściej pojawiające się, będziemy się starać na wszystkie, pojawiające się w trakcie tego oraz analogicznego piątkowego webinarium. Otrzymają Państwo w komplecie w piątek. Chcielibyśmy zgromadzić materiał z tych dwóch webinariów, być może podczas piątkowego. Jeżeli nie będą mieli okazji Państwo w nim uczestniczyć, a nie ma takiej jakby potrzeby ze względu na to, że program tych dwóch webinariów jest identyczny, być może podczas piątkowego webinarium nasuną się gościom inne pytania, na które odpowiedź będzie również dla Państwa pomocna. Jeżeli nastąpiłaby jakaś przerwa w łączności, byłoby mnie gorzej słychać, będę bardzo prosiła o informację na czacie, tudzież po prostu włączenie sobie mikrofonu i przekazanie takiej informacji. W trakcie prezentacji pozwolą Państwo, że ja też wyłączę swoją kamerę. Z doświadczenia wiem, że jest to pomocne. I myślę, że możemy już zaczynać. Udostępnię Państwu teraz swój ekran. Mam nadzieję, że prezentacja jest widoczna. Teraz tak, jak już wspominałam, spotykamy się dzisiaj po to, aby porozmawiać, omówić sobie kwestię opracowywania indywidualnych planów poprawy dostępności szkoły, które będzie miało miejsce już lada dzień w trakcie trwania drugiego etapu pierwszego naboru grantów w projekcie Dostępna Szkoła. Jakie składowe, co nas czeka w trakcie drugiego etapu naboru wniosków o granty w ramach projektu Dostępna Szkoła, w tej chwili pokrótce omówię. W tym momencie trwa przeprowadzanie audytów dostępności organów i szkół wytypowanych do drugiego etapu rekrutacji. Spotykamy się tutaj dzisiaj w gronie osób, które reprezentują organy i szkoły wytypowane w ramach pierwszego etapu. Państwa wnioski wstępne
przeszły dalej i będą teraz walczyły o przyznanie grantu. Audyty dostępności szczęśliwie dobiegają do końca. Analizujemy jeszcze zebrane od Państwa informacje. Kilka organów jest w trakcie audytu dostępności architektonicznej i technicznej. Nawet w dniu dzisiejszym wiem, że trwa taki audyt. Część z Państwa ma już przeanalizowane próby dokumentów, część z Państwa jeszcze ten etap ma przed sobą. Dzwonimy, dopytujemy tutaj z tego miejsca w imieniu całego zespołu. Chciałam bardzo Państwu serdecznie podziękować za zaangażowanie. Wiemy, że ogrom tych informacji, o które Państwa prosimy, jest przytłaczający i jest to dla Państwa często trudne, aby w kontekście obowiązków wykonywanych na co dzień jeszcze znaleźć czas na przygotowanie informacji, o które prosimy. Także doceniamy to bardzo serdecznie i dziękujemy, ale też no jakby, tak jak Państwa informujemy, jest to niezbędne po to, abyśmy mogli opracować raporty w taki sposób, w takiej formie i na takim poziomie szczegółowości, żeby one po pierwsze były dla Państwa dobrą informacją zwrotną w zakresie poziomu dojrzałości, jaki już Państwo osiągnęli i tych barier, które należy jeszcze zniwelować. Oraz po to, aby te audyty były przygotowane w takiej formie, w taki sposób, aby maksymalnie uprościć Państwu, wspomóc Państwa w tworzeniu indywidualnych planów poprawy dostępności, o czym się Państwo przekonają za chwilę, a w konsekwencji również w tworzeniu wniosku właściwego, od którego jakości czy szczegółowości zależy nie tylko to, czy zostaną Państwo zakwalifikowani do otrzymania grantu, czy Państwa organy i szkoły zostaną zakwalifikowane do otrzymania grantu, ale również to, jak dobrze będzie nam się ten grant realizował, a w konsekwencji będzie to miało przełożenie na wymierne korzyści dla pracowników szkoły, przede wszystkim dla uczniów z indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi, dla rodziców, dla całej społeczności lokalnej. Także jeszcze raz bardzo serdecznie Państwu dziękuję za ogromne zaangażowanie, tym bardziej, że sytuacja, w jakiej wszyscy funkcjonujemy, jest bardzo trudna. Kolejny etap, który czeka Państwa, to opracowanie indywidualnych planów poprawy dostępności szkoły. Będziecie Państwo mieć na to 14 dni od daty otrzymania od nas raportu poaudytowego. W trakcie opracowywania indywidualnych planów poprawy dostępności będziecie Państwo mieć możliwość skorzystania z naszego wsparcia w ich przygotowaniu. To jest jeszcze ten etap, w którym możecie Państwo z nami konsultować poszczególne elementy tego indywidualnego planu poprawy dostępności, kwestie budowania wskaźników, utrzymania trwałości, rezultatów osiągniętych w ramach przedsięwzięcia, etc. Po przygotowaniu indywidualnego planu poprawy dostępności, rzecz jasna infolinia, którą prowadzimy, czy nasze osobiste telefony każdego z członków zespołu audytowego będą dla Państwa dostępne, natomiast już w kwestii przygotowania wniosku właściwego, konkretnych zapisów wniosku właściwego, nie będziemy mogli Państwu tego konsultować z przyczyn oczywistych. Także serdecznie zapraszam do tego, aby przy okazji tego opracowania IPPD skorzystać z tego wsparcia i jeżeli są jakiekolwiek wątpliwości, to się z nami łączyć. Dalszy etap to przygotowanie wniosków właściwych, na które macie Państwo 14 dni od daty sporządzenia indywidualnego planu poprawy dostępności. Następnie ocena formalna i merytoryczna wniosków właściwych. Będzie się to odbywało na zasadach analogicznych, jak w przypadku wniosków wstępnych. Publikacja wstępnej listy rankingowej naboru. Ewentualna procedura odwoławcza, negocjacje,
No i w końcu publikacja ostatecznej listy rankingowej naboru tych organów i tych szkół, które otrzymają granty w pierwszym etapie i podpisanie umów z wyłonionymi w ramach naboru organami. A dzisiaj zajmujemy się przygotowaniem indywidualnego planu poprawy dostępności. Na co Państwo powinni zwrócić uwagę przed jego opracowaniem? Myślę, że te kilka dni to jeszcze też jest czas na to, przed otrzymaniem raportów audytowych, aby mogli Państwo się pochylić nad autodiagnozą. W kontekście przygotowania indywidualnego planu poprawy dostępności warto wspomnieć, że jest to dokument z jednej strony projektowy, czyli dedykowany Państwu, czyli organom, jednostkom, które starają się o to, aby grant otrzymać. Z drugiej strony jest to też taki dokument, z którego mogą skorzystać placówki, które grantu nie otrzymały, bądź też nie dostały się do drugiego etapu, czy też w ogóle nie startowały, a po prostu chcą w ramach własnych środków tą dostępność poprawić, mogą z niej korzystać. Dlatego też w ramach indywidualnego planu poprawy dostępności nie odwołujemy się tylko i wyłącznie do raportów z audytów, które dla Państwa przygotowujemy, ale także do autodiagnozy, którą Państwo opracowywali, którą Państwo wypełniali na etapie wniosków wstępnych. Tutaj ta autodiagnoza jest dokumentem kluczowym dla tych organów i dla tych szkół, które nie miały przeprowadzonych audytów dostępności. Państwa natomiast prosiłabym o skupienie się nad analizą raportów z audytów. To będzie dla Państwa jakby kluczowe i główne źródło informacji przy tworzeniu indywidualnych planów poprawy dostępności dla poszczególnych szkół. Przypominam, że indywidualny plan poprawy dostępności tworzony jest dla każdej ze szkół osobno. Kolejna kwestia to analiza modelu dostępnej szkoły. Podczas audytów prowadzonych dla Państwa w trakcie rozmów, które prowadzimy na infolinii i już jakby bezpośrednio z organami, ze szkołami, które planują wdrożyć model, czy to w ramach grantu, czy też nie, dostrzegamy niestety, że część organów, szkół nie do końca bądź też w ogóle nie zaznajomiła się z modelem dostępnej szkoły. Rozumiemy, że jest to publikacja dosyć opasła, że się tak wyrażę, i szczegółowa. Niemniej jednak znajomość tego modelu dostępnej szkoły, jego analiza w kontekście standardów i poszczególnych działań, które są w ramach tych standardów zawarte, jest kluczowa, podobnie jak raporty z audytów dostępności, jest kluczowa dla stworzenia indywidualnego planu poprawy dostępności, stworzenia wniosku właściwego, no już nie mówiąc później o realizacji grantu, czy też wdrażania modelu dostępnej szkoły z innych źródeł. Elementem koniecznym do przygotowania się do opracowania indywidualnego planu poprawy dostępności jest również ścisła współpraca między organem a szkołą, która ten indywidualny plan poprawy dostępności będzie sporządzać. Z jednej strony ze względu na to, że to organ prowadzący jest tym podmiotem, który składa wniosek właściwy, a więc scala działania planowane przez obie szkoły w ramach grantu. Po drugie, również działania dotyczące działalności organu prowadzącego, takie jak kwestia realizacji dowozów czy współpraca z organem prowadzącym w zakresie finansowania zadań placówki, są elementami modelu. Stąd też indywidualny plan poprawy dostępności w tej części, która dotyczy realizacji standardu dowozów i standardów współfinansowania zadań oświatowych, będzie analogiczny w przypadku jednej szkoły i drugiej szkoły. Niemniej jednak w każdym indywidualnym planie poprawy dostępności musi się znaleźć i tutaj prosiłabym o organy i szkoły o ścisłą współpracę w tym zakresie. I kolejna kwestia to taka, że niemożliwe jest przygotowanie indywidualnego planu poprawy dostępności przez sam organ bez udziału szkoły.
Nie będę tutaj chyba zbytnio koloryzować, jeżeli powiem, że nikt tak nie zna szkoły i jej potrzeb i potrzeb uczniów, jak pracownicy szkoły, jak kadra zarządzająca poszczególnymi placówkami. I w drugą stronę, szkoła samodzielnie, bez dodatkowych informacji, chociażby w tych wspólnych obszarach dla organu i szkoły, bez informacji od organu prowadzącego i bez uzgodnienia różnego typu działań, również nie będzie w stanie tego indywidualnego planu poprawy dostępności samodzielnie przygotować. Także prosiłabym Państwa tutaj o zacieśnienie współpracy w tym zakresie. Jeszcze dołączają do nas kolejne osoby. Struktura indywidualnego planu poprawy dostępności. Struktura indywidualnego planu poprawy dostępności oparta jest na znanych już Państwu z poprzednich webinariów, z modelu i z wniosków wstępnych poziomów dojrzałości. Nie różni się ona tutaj niczym. Mamy do wyboru poziom podstawowy, kiedy szkoła realizuje przepisy prawa oświatowego, ustawy o zapewnieniu dostępności, wprowadza podstawowe rozwiązania zgodnie z działaniami ujętymi w indywidualnym planie poprawy dostępności. Na skutek tych wszystkich działań w szkole może się uczyć każde dziecko, ale może to wymagać od szkoły zmian organizacyjnych. Poziom średnio zaawansowany dojrzałości uwzględnia wszystkie standardy z poziomu podstawowego, wymagane i zalecane. Szkoła w ramach działań prowadzonych na poziomie średnio zaawansowanym cały czas zwiększa dostępność, stosując nieco bardziej zaawansowane rozwiązania, również zaplanowane w indywidualnym planie poprawy dostępności. Przyjmuje każde dziecko i nie musi do tego wprowadzać zmian o charakterze organizacyjnym. I poziom zaawansowany to taki poziom innowacyjny. Zgodnie z Państwa deklaracjami we wniosku wstępnym, każda ze szkół i każdy z organów wspólnie ze szkołą wybrali dla danej szkoły poziom dojrzałości, który planujecie Państwo osiągnąć w ramach przedsięwzięcia. Jeszcze raz wspomnę, bo widzę tutaj kilka pytań na czacie przerywając. Prezentacja i wszystkie materiały, które Państwu będę prezentować, a także nagranie samego webinaru i przygotowane odpowiedzi na najczęściej pojawiające się podczas tego i piątkowego webinaru będą Państwu wysłane mailem w piątek. I wracamy do treści. Zadeklarowali Państwo w odniesieniu do każdej ze szkół osiągnięcie poszczególnych poziomów dojrzałości. Część szkół deklarowała osiągnięcie pełnego poziomu, część 60%. I w kontekście tych poziomów zadeklarowanych będą Państwo uzupełniać indywidualny plan poprawy dostępności. On obejmuje wszystkie standardy i wszystkie obszary w podziale na poziomy dojrzałości. W związku z tym, jeżeli Państwa placówka aspiruje na poziom podstawowy, pełny bądź też częściowy, wypełniają Państwo ten indywidualny plan poprawy dojrzałości obligatoryjnie dla poziomu podstawowego. Jeżeli Państwa placówka zadeklarowała osiągnięcie średnio zaawansowanego poziomu dojrzałości na etapie wniosku wstępnego, czy to częściowego, czy to pełnego, to wypełniacie Państwo indywidualny plan poprawy dojrzałości dla poziomu podstawowego oraz dla poziomu średnio zaawansowanego. Dotyczy to również tych placówek, które w trakcie, bo takie też się zdarzają, które w trakcie audytów i na etapie pisania wniosku właściwego będą deklarowały podniesienie zakładanego we wniosku wstępnym poziomu z podstawowego na średnio zaawansowany. Przypominam Państwu tylko, że zgodnie z regulaminem rekrutacji niemożliwa jest zmiana szkół, które są w ramach wniosku zaproponowane do podnoszenia dostępności i niemożliwe jest obniżenie pierwotnie zadeklarowanego poziomu dojrzałości, jeżeli natomiast Państwo mogą i mają ku temu możliwości
realizują Państwo wszystkie standardy z poziomu podstawowego lub też niewiele brakuje, mają Państwo możliwość złożenia wniosków właściwych na wyższy niż pierwotnie zadeklarowany poziom dojrzałości. Nie ma ku temu przeszkód formalnych. W związku z powyższym, analogicznie, jeżeli szkoła zadeklarowała, że osiągnie poziom zaawansowany, indywidualny plan poprawy dostępności wypełniany jest dla poziomu podstawowego, średnio zaawansowanego i poziomu zaawansowanego. Oczywiście, jeżeli Państwo mają takie życzenie, mogą Państwo wypełnić również wyższe poziomy planu dojrzałości. Czyli mając szkołę, która będzie realizowała w ramach grantu poziom podstawowy, możecie Państwo sobie również wypełnić poziom średnio zaawansowany, poziom zaawansowany, zarówno w odniesieniu do pełnych standardów, jak i wybranych standardów. Tutaj już macie Państwo dowolność, gdyż będzie to dotyczyło działań pozagrantowych i de facto będą Państwo sobie nakreślać taką ścieżkę dalszego podnoszenia dojrzałości poza przedsięwzięciem objętym grantem. Rzecz jasna, indywidualny plan poprawy dostępności, o czym powiem w dalszej części prezentacji, będzie ewaluowany, modyfikowany i będziemy z Państwem również w toku przedsięwzięcia nad tym planem pracować, więc nie jest to rzecz raz na zawsze sporządzona i taka, której nie będzie można zmienić, uzupełnić jeszcze jakichś dodatkowych rzeczy w trakcie podnoszenia dojrzałości szkoły. Na pewno znajdą się takie kwestie, które być może Państwo będą chcieli jeszcze dodatkowo uwzględnić w swoich działaniach, czy to takie, które wynikają z jakichś na bieżąco pojawiających się potrzeb szkoły, potrzeb uczniów, czy też takie kwestie, które zauważą Państwo, że być może na przyszłość mogłyby znacząco wpłynąć na poprawę dojrzałości szkoły, na poprawę dostępności szkoły, a nie są uwzględnione w standardach poziomu realizowanego. Kolejnym elementem struktury indywidualnego planu poprawy dostępności są obszary. I tutaj analogicznie do modelu, dlatego też cały czas będę przypominać, że powinni Państwo się jeszcze raz albo po raz pierwszy zapoznać bardzo gruntownie z modelem dostępnej szkoły. Jest na to jeszcze kilka dni, które są jakby dodatkowe do momentu otrzymania tych raportów poaudytowych. Potem już może nie być na to czasu. Więc analogicznie do modelu dostępnej szkoły mają Państwo obszar architektoniczny, techniczny, społeczno-edukacyjny i obszar organizacyjny. Indywidualny plan poprawy dostępności podzielony jest na podobszary. Obszar architektoniczny obejmuje warunki dojścia do budynku, warunki dostępności budynku i na wyższych etapach, w wyższych poziomach dojrzałości również warunki dostępności otoczenia na poziomie średnim, na przykład tereny sportowe i rekreacyjne. Obszar techniczny obejmuje wyposażenie i ogólne dostosowania oraz kwestie związane z ewakuacją. Obszar edukacyjno-społeczny to wsparcie i realizacja indywidualnych potrzeb edukacyjnych oraz podobszar opieka i wychowanie. Obszar organizacyjny dzieli się na podobszary organizacja i procedury, kwalifikacje i kompetencje, dostępność cyfrowa i informacyjna oraz dowóz. I tutaj, tak jak już wspominałam wcześniej, kwestia podobszaru dotyczącego dowozu. Kwestia podobszaru dotyczącego dowozu jest kwestią takich zapisów spójnych dla wszystkich szkół zgłaszanych w ramach organu, więc tutaj bym prosiła o bardzo daleko idącą współpracę organu ze szkołą w trakcie tworzenia indywidualnego planu poprawy dostępności i analogiczne uzupełnienie tego podobszaru dla obu szkół. Oczywiście może się zdarzyć, że w ramach tego podobszaru dotyczącego dowozu będą Państwo mieć elementy specyficzne dla jednej ze szkół.
czyli na przykład jedna ze szkół będzie korzystać z transportu zbiorowego, w drugiej nie będzie takiej konieczności albo będzie korzystać w innej formie z tego transportu. Tutaj rzecz jasna mogą pojawić się różnice, natomiast proszę zwrócić uwagę na to, że kwestia wdrożenia standardu dowozu w odniesieniu do organów prowadzących będących gminami, czyli takich organów, które są zobligowane ustawą do zapewnienia tego dowozu, musi się odnosić do jakby całokształtu działalności gminy. Te kwestie regulowane są uchwałą Rady Gminy zazwyczaj, dokumentami dotyczącymi wszystkich szkół, dla których gmina jest jednostką prowadzącą, a także po prostu dla dzieci, które zamieszkują na terenie danej gminy. Więc podsumowując, strukturę działań ujętych w indywidualnym planie poprawy dostępności, mamy tutaj poziom podstawowy, średnio zaawansowany i zaawansowany, obszary architektoniczny, techniczny, edukacyjno-społeczny i organizacyjny, podobszary, w których uwzględniono te, które wymieniłam na poprzednim slajdzie, oraz działania, a te działania będą się Państwu przekładać na standardy. Pod koniec naszego dzisiejszego spotkania, jeszcze przed tą taką częścią dyskusyjną, przed zadawaniem pytań, będę chciała Państwu zaproponować przyjrzenie się jednemu ze standardów w ramach podobszaru organizacyjnego, w takim kształcie, w jakim on powinien być. Rzecz jasna, to jest tylko rekomendacja, natomiast być może Państwu to pomoże, podpowie, jak takie wypełnienie poszczególnych działań powinno wyglądać. I tutaj właśnie w kontekście tych działań będziemy się kierować poszczególnymi standardami. Te standardy muszą znaleźć odzwierciedlenie w ramach indywidualnego planu poprawy dostępności. Najlepiej byłoby, gdyby poszczególne działania stanowiły takie grupy właśnie związane z realizacją standardu. I sekcje. W ramach każdego z działań indywidualny plan poprawy dostępności podzielony jest na kilka sekcji. Pierwsza z sekcji to opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności na podstawie przeprowadzonej autodiagnozy. To jest taka informacja ogólna. Wprawdzie indywidualny plan poprawy dostępności mówi tutaj o autodiagnozie, natomiast tak jak już wspominałam, jest to taki dokument, który niekoniecznie jest dokumentem tylko i wyłącznie projektowym pod realizowane granty, ale służyć ma także tym organom, które nie biorą udziału w naborze grantów i tym szkołom. Państwo są w tej komfortowej sytuacji, że mają wnioski z raportów audytowych, które są daleko bardziej szczegółowe, jak Państwo pewnie zdążyli zauważyć, od autodiagnozy, i tutaj również w kontekście tych najważniejszych barier w zakresie dostępności możecie się Państwo posiłkować wnioskami z raportów. Wnioski, kolejna sekcja to wnioski, zalecenia, rekomendowane rozwiązania wynikające z przeprowadzonego audytu dostępności w oparciu o poszczególne standardy. Dalej, efekty działań, inwestycji, czas ich realizacji, wdrożenia i wskaźniki i rezultaty tych działań. Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań i inwestycji, a także opis trwałości działań inwestycji w okresie 5 lat po zakończeniu wydatkowania grantów. Kwestia opisu trwałości była też poruszana, czy kwestia trwałości działań inwestycji w kontekście realizacji grantów była też poruszana przez Fundację Fundusz Współpracy na webinarium poprzedzającym etap składania wniosków wstępnych dotyczącym procedury naboru grantów, więc tutaj serdecznie zapraszam do odświeżenia sobie tych informacji. Webinarium jest dostępne na stronie internetowej. Również w kwestii tego, czy dane działania muszą realizować, kryterium trwałości, w jakim okresie i tak dalej, czyli takie formalne założenia wniosków właściwych.
na te pytania również może odpowiedzieć infolinia prowadzona przez Fundację Fundusz Współpracy, z której pewnie mieli Państwo nieraz okazję korzystać. Natomiast już w kwestii poszczególnych działań, realizacji standardów, intensywności realizacji poszczególnych założeń standardów, specyfiki działań, odpowie infolinia prowadzona przez FIR, czyli Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego. Zapraszam do konsultacji. Omówiliśmy sobie sekcję i przejdziemy do jakby pierwszego elementu, to jest do definiowania działań w ramach indywidualnego planu poprawy dostępności. Nad wnioskami, zaleceniami, rekomendowanymi rozwiązaniami wynikającymi z audytu prowadzonego audytu czy z autodiagnozy macie Państwo taką rubrykę, w której wpisujecie sobie nazwę standardu i następnie rozwijamy w dalszych częściach te informacje w kontekście danego standardu we wnioskach i zaleceniach, rekomendacjach. Co jest istotne? Dobrze by było, żeby poszczególne poddziałania, które są w ramach danego standardu realizowane, były uwzględnione w porządku logicznym, czyli w rozbiciu na poszczególne standardy, i chronologicznym w ramach danego standardu. Czyli jeżeli jednym z działań przez Państwa realizowanym w ramach podstandardu, w ramach podobszaru, dajmy na to dostępność budynku głównego, jest uzupełnienie standardu wejścia do budynku, to głównym tutaj działaniem będzie wdrożenie standardu wejścia do budynku głównego. Następnie będą Państwo rozbijać ten standard na poszczególne działania. W tej sekcji wnioski, zalecenia, rekomendacje płynące tam z autodiagnozy czy też z audytu dostępności będziecie Państwo wpisywać, co już zostało zrealizowane, które elementy standardu są wdrożone oraz które elementy standardu, ze względu na to, że nie są wdrożone, będą stanowiły dla Państwa barierę. Dalej, co jest istotne, te poszczególne elementy, które Państwo będziecie wdrażać dopiero w ramach realizowanego grantu, powinny być ujęte, tak jak wspomniałam, w aspekcie chronologicznym, w porządku chronologicznym. Jest to istotne o tyle, że to też Państwu uporządkuje w jakiś sposób harmonogram realizacji projektu, co będzie miało przełożenie na harmonogram rzeczowo-finansowy, który będziecie Państwo przygotowywać w ramach wniosku właściwego. Ważne jest, żeby ten aspekt chronologiczny został zachowany z przyczyn jakby formalnych i organizacyjnych, ale też w związku z kwestią racjonalnego wydatkowania środków. Logiczne jest, że najpierw będą Państwo zapewne wymieniać, jeżeli jest taka konieczność, drzwi, posadzki, przebudowywać hol wejściowy, a dopiero potem będziecie Państwo malować w nim ściany, nie odwrotnie. Troszeczkę może się tutaj taką analogią posłużę. Trochę to by było tak, jak gdyby, co się często zdarza, najpierw wyremontować drogę, położyć nowy asfalt, a potem następnego roku stwierdzić, że zapomniano o przyłączach kanalizacyjnych do poszczególnych posesji, zrywamy wtedy całą drogę, robimy kanalizację i z powrotem kładziemy drogę. Dobrze jest, aby już na etapie indywidualnego planu poprawy dostępności zaplanować sobie te działania tak, żeby do tego typu sytuacji nie dochodziło. Działania, tak jak wspomniałam, muszą być skorelowane ze standardami modelu dostępnej szkoły, co jest również związane z tym, że powinni Państwo w indywidualnym planie dostępności uwzględnić minimum tyle działań, ile musicie zrealizować standardów. Przypominam, że szkoły, które aspirują na poziom pełny, czy to poziomu podstawowego, czy też średnio zaawansowanego,
mają zrealizować 100% standardów. Szkoły, które realizują poziom częściowy minimum 60% standardów, w tym standardy obligatoryjne, czyli na przykład standard dojścia czy wejścia do budynku. I te standardy muszą się w tych działaniach znaleźć. Jest to także istotne w kontekście wniosków właściwych, aby nie pomijać żadnego ze standardów, gdyż w konsekwencji prowadzi to do niemożności osiągnięcia poziomu dojrzałości. Opis działań w dalszych rubrykach powinien też zawierać okres realizacji danych działań i danego poddziałania. Nie musi to być, rzecz jasna, data dzienna. Rozumiemy, że te zadania powinny być, że mogą zostać przez Państwa umiejscowione w czasie, w terminach miesięcznych, kwartalnych, w przypadku działań planowanych na okres poza realizacją projektu nawet rocznych. Natomiast warto sobie taką siatkę harmonogramu sporządzić. W miarę możliwości opisy działań mogą również uwzględniać osoby stanowiska kluczowe odpowiedzialne za realizację. Jest to szczególnie istotne w kontekście planowania wydatków, choć nie wszystkie standardy, rzecz jasna, tego wymagają. Z tych sekcji, o których wspomniałam wcześniej, sekcją, która z naszego doświadczenia budzi wiele kontrowersji, czy przy okazji realizacji innych projektów grantowych, może być dla potencjalnych grantobiorców nastręczająca trudności w wypełnianiu, to jest kwestia konstruowania wskaźników oraz projektowania rezultatów projektu. Ci z Państwa, którzy mają doświadczenie, mają pewien backup w zakresie realizacji projektów unijnych, pewnie już te wszystkie kwestie, o których będę wspominała teraz, mają w małym palcu, ale jako przypomnienie, a dla tych z Państwa, których do tej pory nie dotyczyły, wskaźniki i rezultaty projektów troszeczkę na ten temat opowiem, bo jest to istotne i w kontekście planowania działań w ramach IPPD, jak i wniosku właściwego. Wskaźniki odzwierciedlają bezpośredni efekt danego działania, czyli jeżeli planujecie Państwo w ramach poddziałania dotyczącego dostępności ciągów komunikacyjnych w obszarze architektonicznym, wymiany drzwi do sal lekcyjnych, do toalet, etc., to w ramach owskaźnikowania takiego poddziałania powinni Państwo uwzględnić na przykład wskaźnik wymienionych drzwi. Jeżeli planujecie Państwo szkolenia, to dobrze jest owskaźnikować je procentem, odsetkiem, bądź też liczbą osób, które w takich szkoleniach wzięły udział. Co jest istotne, wskaźniki określone dla danych zadań czy podzadań powinny spełniać warunki reguły CREAM, czyli powinny być precyzyjne, odpowiadające przedmiotowi pomiaru i jego oceny, ekonomiczne, mierzone w ramach racjonalnych kosztów, adekwatne, czyli dostarczające wystarczającej wiedzy na temat realizacji działania, i mierzalne, czyli łatwe do zmierzenia i podlegające niezależnej walidacji. Brzmi pewnie trochę zawile, ale generalnie rzecz biorąc chodzi o to, żeby one były jasne, precyzyjne i możliwe do zbadania. My te wskaźniki będziemy analizować w ramach realizacji przez Państwa grantów. Zapewne część tych wskaźników znajdzie się we wniosku właściwym, będzie miało odniesienie do wniosku właściwego, więc już Państwo będą mieć jakby część dotyczącą wskaźników wstępnie przygotowaną na etapie tworzenia indywidualnego planu poprawy dostępności. A ponieważ będziemy badać realizację tych wskaźników, to warto zadbać o to, żeby one były łatwe do zbadania i ściśle precyzyjne. Stąd też ta liczba przeszkolonych osób, liczba wymienionych drzwi, to są takie minimalne. Jeżeli wskaźniki dotyczą osób, na przykład w kontekście liczby przeszkolonych osób,
warto jest już nawet na etapie indywidualnego planu poprawy dostępności zaplanować sobie realizację standardu minimum. Projekty unijne realizowane ze środków unijnych mają to do siebie, że bardzo mocno przywiązuje się wagę do tego, aby wprowadzić równość szans zarówno w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami, jak również w odniesieniu do równości szans płci. Więc jeżeli będą mieć Państwo taki wskaźnik, który dotyczy osób, to dobrze jest poza ogólną wartością wskaźnika wskazać także liczbę przeszkolonych osób w podziale na płeć. Częstokroć wspominam w trakcie tej prezentacji o wnioskach właściwych, których wypełnienie czeka Państwa lada dzień. W ramach dokumentacji konkursowej macie Państwo wskaźniki obligatoryjne. Część z nich będzie miało swoje odzwierciedlenie w indywidualnym planie poprawy dostępności, część znajdzie się tylko i wyłącznie we wniosku właściwym. Stąd też we wniosku właściwym będziemy zamieszczać, ale nie zamieszczamy ich w indywidualnym planie poprawy dostępności, następujące wskaźniki obligatoryjne. To jest liczba szkół, w których osiągnięto docelowy poziom dostępności we wszystkich czterech obszarach MDS, liczba szkół, w których zwiększono poziom dostępności zgodnie z modelem dostępnej szkoły i osiągnięto poziom minimum 60% standardów. To są te wskaźniki, które są Państwu już znane. Zamieszczali je Państwo w wnioskach wstępnych. Nie umieszczamy ich w indywidualnym planie poprawy dostępności. Natomiast w indywidualnym planie poprawy dostępności powinny znaleźć się w kontekście realizacji poszczególnych standardów wskaźniki dotyczące odsetka kadry pedagogicznej objętej szkoleniami w zakresie dostępności, odsetka kadry niepedagogicznej objętej szkoleniami w zakresie dostępności. Tutaj indywidualny plan poprawy dostępności i wniosek właściwy powinny być spójne. Kolejne wskaźniki objęte regulaminem rekrutacji to wskaźniki fakultatywne. Mieli Państwo je do wyboru. Liczba szkół, w których osiągnięto poziom podstawowy dostępności we wszystkich czterech obszarach MDS, liczba szkół, w których osiągnięto średnio zaawansowany poziom dostępności i tych, w których osiągnięto zaawansowany poziom dostępności, to są wskaźniki, których również nie zamieszczamy w indywidualnym planie poprawy dostępności. W indywidualnym planie poprawy dostępności zamieszczamy za to wskaźniki specyficzne, czyli takie, o których wspominałam, a których Państwo będziecie twórcami. Zależą one ściśle od działań, które będą realizowane w ramach indywidualnego planu poprawy dostępności. Na przykład liczba wymienionych drzwi, liczba zamontowanych wind, liczba przeszkolonych osób, liczba uczniów, którzy skorzystają na przykład z dodatkowych zajęć z języka polskiego, liczba zaudytowanych stron internetowych, etc. Tych wskaźników naprawdę może być tutaj wiele. Nie chodzi też o to, aby każde działanie realizowane przez Państwa było wskaźnikowane 10 wskaźnikami. Prosimy o refleksję i wskazanie tutaj po jednym wskaźniku do każdego poddziałania, tak aby można było je zbadać, ale żeby też nie powodowało to nadmiernej papierologii. Gdyż ewaluując indywidualny plan poprawy dostępności, czy to w ramach grantu, czy też w ramach działań realizowanych poza grantem i już po zakończeniu realizacji grantu, będą Państwo prowadzić ewaluację indywidualnego planu poprawy dostępności, a to wiąże się również z monitorowaniem realizacji wskaźników. Szacowanie wskaźników. Każdy ze wskaźników powinien mieć wartość bazową, obrazującą stan wejściowy przed rozpoczęciem przedsięwzięcia. Najczęściej będzie to chociażby 0, tak? Czyli liczba uczniów objętych konsultacjami szkolnymi, które Państwo będziecie wdrażać w ramach jednego ze standardów obszarów edukacyjno-społecznego, będzie 0. Potem wartość docelowa, czyli
taka liczba, którą chcecie Państwo osiągnąć w okresie realizacji indywidualnego planu poprawy dostępności. I tutaj wpisujemy już odpowiednio. Liczba wind w budynku. Wartość bazowa 1, jeżeli taka winda jest. Wartość docelowa 1, jeżeli Państwa wskaźnik będzie nosił nazwę liczba wind w budynku. Natomiast jeżeli chcielibyśmy stworzyć taki wskaźnik, który będzie faktycznie odzwierciedlał realizowane działania, to może ten wskaźnik dotyczyć liczby wind, które zostały dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, jeżeli taka winda wymagała modyfikacji czy też wymiany. I kolejny element to są rezultaty. Rezultaty określają wpływ prowadzonych działań na społeczność szkolną, na środowisko lokalne. To już nie są ściśle wymienione liczby drzwi, liczby wind, liczby uczniów, którzy biorą udział w różnego typu zajęciach. Nie jest to też liczba czy odsetek nauczycieli, którzy są przeszkoleni. To są takie elementy indywidualnego planu poprawy dostępności, które wskazują, jaki efekt osiągamy poprzez wdrażanie poszczególnych działań. I rezultaty możemy podzielić na rezultaty bezpośrednie i rezultaty długofalowe. Rezultat bezpośredni odzwierciedla taki efekt, który powstanie w odniesieniu do grupy docelowej uczniów, nauczycieli, rodziców z prowadzonych działań, czyli na przykład 40 nauczycieli weźmie udział w różnego typu szkoleniach z zakresu realizacji indywidualnych potrzeb edukacyjnych czy wspierania osób z niepełnosprawnościami czy uniwersalnego projektowania. I tutaj jakby rezultatem jest podniesienie praktycznych umiejętności pracy z osobami z niepełnosprawnościami przez 40 nauczycieli. Wskaźnikiem byłoby w tym przypadku liczba nauczycieli, którzy wezmą udział w szkoleniach w danym zakresie. Rezultatem jest podniesienie umiejętności przez te osoby, które biorą udział w szkoleniach. Mam nadzieję, że ta różnica jest widoczna. Na przykład 60 rodziców otrzyma wsparcie w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 10 uczniów podniesie umiejętności w zakresie władania językiem polskim. I tutaj znowu wskaźnikiem dla tych 10 uczniów, którzy będą podnosić umiejętności w zakresie władania językiem polskim, jeżeli mamy na przykład grupę uczniów, których język polski nie jest pierwszym językiem, wskaźnikiem jest tutaj liczba czy odsetek uczniów, którzy wezmą udział w dodatkowych zajęciach z języka polskiego na przykład. A rezultatem jest podniesienie przez nich umiejętności w zakresie władania językiem polskim. I rezultaty długofalowe to są takie zmiany, które będą osiągane poprzez prowadzenie przez Państwa zadeklarowanych w indywidualnym planie poprawy dostępności działań w dłuższej perspektywie. I rezultaty te bezpośrednie będą się przyczyniały do realizacji rezultatów długofalowych. Więc dzięki temu, że w rezultacie bezpośrednim prowadzenia szkoleń przez Państwa dla nauczycieli, dzięki temu, że 40 nauczycieli podniosło swoje praktyczne umiejętności, uczniowie będą otrzymywać ukierunkowane wsparcie. Czy placówka będzie bardziej dostępna dla osób z niepełnosprawnościami czy z indywidualnymi potrzebami? Kolejnym elementem, który będzie przez Państwa uzupełniany, kolejną sekcją w ramach poszczególnych działań, będą wydatki. Katalog wydatków, który Państwo uzupełniają w ramach indywidualnego planu poprawy dostępności, może obejmować wydatki finansowane w ramach grantu oraz wydatki finansowane poza grantem, czyli ze źródeł innych. Należy tutaj wtedy wskazać, zarówno w przypadku wydatków finansowanych w ramach grantu będzie to oczywiście grant, natomiast w przypadku wydatków finansowanych poza grantem będą to na przykład środki własne gminy,
czy też pożyczka. Ewentualnie mogą to być inne źródła środków finansowych, na przykład inne projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej, środki PFRON-u, etc., etc. Co jest istotne w kontekście wydatków, które Państwo będą do indywidualnego planu poprawy dostępności wpisywać? Zgodność wydatków z dokumentacją konkursową. W indywidualnym planie poprawy dostępności nie wpisujemy wydatków, które obejmują zarządzanie, czy to realizowanym grantem, czy też zarządzanie placówką oświatową, ze względu na to, że one nie przyczyniają się wprost do poprawy dostępności placówki. Natomiast możemy tam w ramach opisu działań wskazać, że za realizację poszczególnych standardów, że za realizację odpowiednich działań będzie odpowiedzialny dyrektor. Rzecz jasna, są to środki związane z zarządzaniem. Niemniej jednak jakby nie dotyczące samego rozliczania grantu, tylko działań merytorycznych. Nie wpisujemy w indywidualnych planach poprawy dostępności wydatków związanych z promocją grantu, jeżeli nawet Państwo takie planują, czy też innych wydatków, które nie są kwalifikowane w projekcie. Tutaj odsyłam do dokumentacji regulaminu naboru. I procedury wydatkowania środków. Istotne jest, aby Państwo projektując indywidualny plan poprawy dostępności wzięli pod uwagę kwestie pozyskiwania wykonawców do realizacji poszczególnych działań i tego, w jaki sposób, w ramach jakich procedur one będą wydatkowane. Czy będą to wydatki nieobjęte zamówieniami publicznymi, czy konieczne będzie rozeznanie rynku, czy konieczne będzie przeprowadzenie zamówienia publicznego. To wszystko należy wziąć pod uwagę w kontekście tworzenia harmonogramu w ramach indywidualnego planu poprawy dostępności, ale także w kontekście wniosku, żeby te wszystkie działania dodatkowe związane z koniecznością wydatkowania grantów były odpowiednio rozplanowane w czasie, żeby się Państwo zmieścili z tym. Istotne jest też to, że część działań realizowanych w ramach indywidualnego planu poprawy dostępności czy w ramach grantu będzie wymagało dodatkowych zezwoleń czy różnego typu dokumentów pozyskiwanych zewnętrznie. To też jest istotne, żeby planując indywidualny plan poprawy dostępności Państwo uwzględnili sobie czas na pozyskanie tego typu dokumentów. Trwałość. Ostatnim z elementów dotyczących tworzenia indywidualnego planu dostępności dla poszczególnych działań jest element trwałości. Sposoby zachowania trwałości zaplanowanych, wdrożonych działań są niezbędne do uwzględnienia zarówno w kontekście wniosku właściwego, jak i w kontekście zapisów indywidualnego planu poprawy dostępności. I teraz tak, wydatki czy działania możemy podzielić sobie na dwie grupy. To są działania miękkie i działania twarde o charakterze inwestycyjnym. Ten podział de facto jest takim podziałem troszeczkę sztucznym i projektowym. Niemniej jednak wprowadzam go tutaj na celu w tej prezentacji ze względu na to, że będzie on miał odzwierciedlenie, przełożenie na to, w jaki sposób będą Państwo tą trwałość zachowywać i jakie to koszty będzie ze sobą niosło. W kontekście działań twardych, inwestycyjnych, tutaj kwestia jest zdecydowanie prostsza. Jeżeli Państwo poczynią wydatki inwestycyjne, wybudują Państwo
windę. Będą Państwo modernizować klatki schodowe, wymieniać stolarkę czy różnego typu inne elementy związane zazwyczaj z dostępnością architektoniczną czy dostępnością techniczną. Tutaj utrzymanie tej trwałości będzie się wiązało oczywiście z tym, że te wszystkie elementy będą utrzymywane w dobrej kondycji, będą, jeżeli chodzi o na przykład windy, obejmowane obowiązkowymi badaniami technicznymi i tak dalej, i tak dalej. Sprzęty, które Państwo zakupią w ramach realizacji projektu, na przykład sprzęt komputerowy, będą dostępne do takich celów, jakie zostały zaplanowane w ramach projektu. Natomiast w kontekście działań miękkich będzie się to związało z utrzymaniem realizacji standardów wdrożonych procedur, w kontekście zatrudnienia, realizacji poszczególnych zajęć dla dzieci czy poszczególnych form wsparcia. Istotne będą aspekty utrzymania trwałości związane z kosztami, źródłami finansowania, z niezbędnym personelem. Te wszystkie aspekty musicie Państwo w tym kontekście sobie rozeznać i zaplanować. I ewaluacja indywidualnego planu poprawy dostępności. Mamy tutaj dwie kwestie związane z ewaluacją tychże planów. To jest ich ewaluacja i monitoring realizacji indywidualnych planów poprawy dostępności w ramach przedsięwzięcia. Tu Państwo będą je ewaluować samodzielnie, ale też wspólnie z naszymi pracownikami, wspólnie z zespołem projektowym, a także po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia, kiedy będą Państwo kształtować kolejne działania zmierzające do tego, aby już fakultatywnie rzecz jasna, aby poza okresem realizacji przedsięwzięcia pogłębiać tą dostępność. I tutaj prosiłabym o 3 sekundy przerwy technicznej, zanim przejdziemy do prawidłowego opisu działań. Dobrze, i teraz już będziemy przechodzić do Teraz będziemy przechodzić do przykładu indywidualnego planu poprawy dostępności. Mam nadzieję, że Państwo już widzą mój ekran z tym planem. Przedstawię Państwu przykład wypełnionego indywidualnego planu poprawy dostępności na przykładzie obszaru organizacyjnego pod obszar dostępność cyfrowa i informacyjna. I tutaj jeżeli czas nam na to pozwoli, myślę, że na bieżąco też będę się odwoływała do innego typu standardów.
innego typu obszarów realizowanych w ramach projektu uwzględnianych w indywidualnym planie poprawy dostępności. Natomiast tak jak wspominałam wcześniej w kontekście materiałów, które Państwo otrzymają w ramach tych materiałów po webinarium w piątek, razem z dokumentacją, razem z prezentacją, razem z linkiem do nagrania dzisiejszego webinarium oraz spisem fakt, czyli takich najczęściej pojawiających się pytań i odpowiedziami na nie padającymi na webinarium dzisiejszym i webinarium piątkowym, otrzymają Państwo także wzór indywidualnego planu poprawy dostępności uzupełniony na każdym z obszarów i w każdym z podobszarów na jeden standard. Ze względu na to, że standardy różnią się między sobą bardzo mocną budową, ale też jakby wymogami w kontekście różnego typu obszarów, w obszarze architektonicznym, tutaj mamy sprawę prostszą, bo dotyczą modernizacji i łatwiej jest te działania wyodrębnić, pewnie troszeczkę trudniej będzie w przypadku obszaru edukacyjno-społecznego. W związku z tym tego typu przykłady tych standardów już opisanych, już włączonych do indywidualnego planu poprawy dostępności Państwo otrzymają. Mamy nadzieję, że będzie to dla Państwa pomocne i tak jak wspominałam, w trakcie tworzenia indywidualnego planu poprawy dostępności będziecie Państwo mogli korzystać, jak najbardziej zapraszamy, do dzwonienia z naszego wsparcia. Indywidualne plany poprawy dostępności możemy z Państwem konsultować, możemy odpowiadać na jakieś pytania dotyczące wskaźników, rezultatów tego, jakie działania ująć. Nie możemy tego robić w odniesieniu do wniosków właściwych. Więc przechodząc już do tej części, indywidualny plan poprawy dostępności, poziom podstawowy dostępności szkoły, obszar organizacyjny, podobszar dostępność cyfrowa informacyjna i to jest chyba jedyny tak naprawdę standard i jedyny podobszar, który nie pojawia się w dalszych standardach, na dalszych poziomach dojrzałości szkoły. On pojawia się tylko na poziomie podstawowym. Więc tutaj, jak Państwo już będą widzieć ten wzór, to połowa, myślę, że pracy za Państwem w kontekście tego akurat standardu. I tak jak wspominałam, zachęcam do tego, aby w trakcie tworzenia indywidualnego planu poprawy dostępności zajrzeć do modelu i tworzyć ten plan z otwartym modelem. Nawet nie zachęcam, powiedziałabym, że to jest niezbędne do tego, żeby ten indywidualny plan poprawy dostępności prawidłowo przygotować. Nazwę standardu, który będziemy realizować w ramach indywidualnego planu poprawy dostępności i to dotyczy zarówno standardów dostępności, które już macie Państwo zrealizowane, jak i tych, które dopiero będziecie wdrażać oraz tych, które będziecie uzupełniać, bo są częściowo zrealizowane, należy wpisać w rubryce planowane działania, inwestycja do realizacji. Tutaj wpisujemy nazwę standardu, który będzie objęty działaniami wyszczególnionymi poniżej. Dlaczego mówię, że również te standardy, które już Państwo macie zrealizowane? Rzecz jasna, jeżeli realizujecie Państwo cały standard, on nie będzie wymagał aż tak szczegółowego omówienia w indywidualnym planie poprawy dostępności, ale proszę pamiętać, że realizacja standardów czy zapewnienie dostępności nie jest procesem jednorazowym, on jest procesem ciągłym. W związku z tym ten standard wdrażany będzie przez Państwa stale monitorowany, będziecie Państwo musieli weryfikować to, czy w dalszym ciągu jest on spełniony całkowicie. My zweryfikujemy te kwestie na koniec realizacji przedsięwzięcia. Więc jeszcze raz, planowane działania, inwestycja do realizacji to nazwa standardu. Następnie w polu opis aktualnej sytuacji najwyższych barier w zakresie dostępności na podstawie przeprowadzonej autodiagnozy wpisujemy sobie tutaj poszczególne bariery, a także to, co Państwo już
spełniacie, co jest przez Państwa realizowane. I mamy tutaj przykład. Przykład szkoły, która spełnia już częściowo standardy dostępności cyfrowo-informacyjnej. Szkoła na podstawie autodiagnozy, być może też w oparciu o raport, bo tutaj, tak jak wspomniałam, macie Państwo trochę bardziej sytuację jasną i komfortową, w przeciwieństwie do szkół, które muszą samodzielnie sobie to wszystko analizować. Szkoła spełnia częściowo standardy, więc wskazuje, jaka jest obecna sytuacja. Szkoła częściowo spełnia standardy, czyli A, zapewnia likwidację barier komunikacyjnych w kontaktach z pracownikami, rodzicami, uczniami, wdrożony jest dziennik elektroniczny XYZ i uwzględnia standardy dostępności cyfrowej i informacyjnej w ramach prowadzonych zamówień. Na podstawie autodiagnozy i raportu szkole wyszło, że te akurat elementy standardu ma spełnione. I tutaj polecam zajrzenie do modelu dostępnej szkoły. Tam są takie przy każdym standardzie punkciki 1, 2, 3, 4 i tak dalej w okrągłych kółeczkach, które wskazują Państwu te poddziałania, które są realizowane bądź też nierealizowane. I szkoła wypisała w tym zakresie te rzeczy, które są realizowane w ramach standardu, a następnie odwołuje się do barier, czyli do elementów, które nie są realizowane i które będą wymagały uzupełnienia. Czyli szkoła posiada następujące bariery w zakresie dostępności cyfrowej i informacyjnej. Nie posiada strony internetowej spełniającej wymogi WCAG na poziomie AA. Nie zapewnia likwidacji barier komunikacyjnych i informacyjnych w ramach prowadzonych na swoim terenie szkoleń, warsztatów. Uczestnicy szkoleń, warsztatów nie posiadają dostępu do cyfrowej wersji materiałów. Szkolenia się odbywają w budynkach bądź też pomieszczeniach niedostępnych architektonicznie. Nie jest zapewnione wsparcie tłumacza języka migowego, jeżeli jest taka potrzeba, bądź też na przykład nie badają Państwo w ogóle potrzeb w tym zakresie. W kontaktach z rodzicami opiekunami, prawnymi, uczniami nie zapewnia się możliwości korzystania z form wspomaganej komunikacji, alternatywnych form komunikacji. Nie udostępnia się informacji w sposób niezbędny w ramach druku powiększonego, alfabetu Braille'a, wersji elektronicznej, jeżeli takie jest zapotrzebowanie. Szkoła nie udostępnia dokumentów w języku prostym. Szkoła nie organizuje audytów dostępności udostępnianych przez nią treści. Osoby odpowiedzialne za tworzenie, publikowanie tych materiałów nie są przeszkolone w tym zakresie. Tutaj wypisujecie Państwo wszystko to, czego w kontekście tych standardów Państwu brakuje. Obrazując te najważniejsze bariery. Następnie w ramach wniosków i zaleceń wpisujemy rekomendowane rozwiązania i tutaj myślę, że ten akurat element będzie dla Państwa dosyć prosty do uzupełnienia, dlatego że będzie stanowił odzwierciedlenie, de facto przełożenie 1:1 rekomendacji czy zaleceń z raportów dostępności. Raporty dostępności obejmować będą zalecenia obligatoryjne i one muszą znaleźć odzwierciedlenie w indywidualnych planach poprawy dostępności i we wniosku właściwym, które będą się wiązały z tym, że Państwo są zobligowani do tego, żeby spełnić określoną liczbę standardów, a przypominam, że standard nie jest spełniony, jeżeli jakaś jego część nie została wdrożona. I raporty będą zawierały również zalecenia fakultatywne, nieobligatoryjne, które mogą Państwo wdrożyć, jeżeli będzie na to przestrzeń, natomiast no, nie jest to obligatoryjne.
I tutaj w kontekście tych barier, które zostały zdiagnozowane w pierwszej części, mamy te wnioski, zalecenia, które de facto stają się poddziałaniami państwa działania głównego, czyli spełnienia standardu dostępności. To jest kontynuacja wdrożonych działań w zakresie dostępności cyfrowej i informacyjnej, dostosowanie strony internetowej szkoły do wymogów ustawy, przygotowanie i wdrożenie procedur zapewniających likwidację barier komunikacyjnych i informacyjnych podczas prowadzonych przez szkołę warsztatów czy szkoleń, przygotowanie i wdrożenie procedur zapewniających likwidację barier komunikacyjnych i informacyjnych, które będą zawierały minimum możliwości korzystania z form alternatywnej komunikacji, udostępnianie informacji w sposób taki, który odpowiada na zapotrzebowanie, czy udostępnianie najważniejszych elementów w języku prostym. Kolejne poddziałanie, prowadzenie cyklicznie, minimum raz w roku szkolnym, audytów dostępności strony internetowej szkoły. I kolejne poddziałanie, to jest przeszkolenie osób odpowiedzialnych za tworzenie, publikowanie lub inne rozpowszechnianie treści cyfrowych, drukowanych, a także osób odpowiedzialnych za cyfrową infrastrukturę, jej konserwację, zamawianie, zakup i odbiór różnego typu rzeczy w ramach wymogów dotyczących dostępności cyfrowej i informacyjnej. Jak Państwo sobie otworzą model, to te poddziałania są stricte konsekwencją poszczególnych wymagań z danego standardu. Tutaj, że się tak kolokwialnie wyrażę, nie ma się co doktoryzować. Nie muszą Państwo tworzyć tego samodzielnie, wymyślać jakiegoś innego typu sformułowań. Śmiało można skorzystać z poszczególnych podpunktów modelu dostępnej szkoły, wybrać te, które wymagają uzupełnienia i ująć je jako poddziałania w tej sekcji. Będzie to absolutnie wystarczające, klarowne i jasne. Co za tym idzie, będziecie Państwo mieć materiał do tego, aby ująć te działania w harmonogramie rzeczowo-finansowym wniosku, mając gwarancję, że nie pominą Państwo żadnego elementu standardu do realizacji, a w konsekwencji nie zdarzy się taka sytuacja, w której okaże się, że części standardów Państwo nie realizują, gdyż jakiś ich element nie został wskazany we wniosku. Dalej, efekty działań i inwestycji i czas ich realizacji i wdrożenia, wskaźniki i rezultaty. Tutaj musimy się odwołać do tych poddziałań, które zostały wskazane w poprzedniej rubryce. I na przykład, jeżeli szkoła nie ma dostępnej strony internetowej i wskazała powyżej, że takie poddziałanie ma zostać zrealizowane, to w sekcji efekty działań wpisujemy to działanie. To może być zapis już taki skrócony, czy też odwołujący się ad 1 do poprzedniego. Okres realizacji zadania, tutaj tak jak wspomniałam, rzecz jasna nikt od Państwa nie będzie wymagał daty dziennej w ramach indywidualnego planu poprawy dostępności, bo jest to dokument jednak mimo wszystko, mimo całego poziomu swojej szczegółowości, charakter ramowy posiadający. Więc okres realizacji zadania, tutaj przyjęłam przykładowo, że będzie to styczeń, marzec 2022 roku. Jako propozycja wskaźnika mamy liczba stron internetowych szkoły spełniających standard dostępności cyfrowej. To jest ten wskaźnik, który już Państwo mają do spełnienia, nie jako bazowy, tylko taki, który będzie do osiągnięcia i weryfikacji na końcowym etapie realizacji przedsięwzięcia czy przez Państwa w ramach ewaluacji indywidualnego planu poprawy dostępności. I rezultat. Co będzie rezultatem dostosowania tej strony internetowej? Ano to, że zapewniony zostanie dostęp do treści strony internetowej osobom o indywidualnych potrzebach. To nie są tylko osoby z niepełnosprawnościami, wbrew obiegowym opiniom. Nie są to tylko osoby, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności, ale też na przykład osoby, które mają specyficzne trudności w rozumieniu treści, na przykład mają dysleksję, czy też dysponują trochę słabszym sprzętem. Dzięki temu ta strona będzie się lepiej ładowała, będzie bardziej przyjazna. Co może być jeszcze rezultatem dostosowania strony internetowej? Zwiększenie dostępu do informacji o działalności szkoły w ogóle. I dalej,
kolejne poddziałanie, które Państwo przewidzieli, nie mają Państwo wdrożonych procedur czy działań mających na celu zniwelowanie ewentualnych trudności w uczestniczeniu w nich, w warsztatach czy w szkoleniach uczestników, którzy mają specjalne czy jakieś indywidualne potrzeby. Przygotowują Państwo procedurę, takie działanie jest zaplanowane, wdrażają ją Państwo na przykład w styczniu 2022 roku. Jako wskaźnik ujmują Państwo liczbę przygotowanych i wdrożonych procedur, a rezultatem jest zapewnienie dostępu do tych szkoleń warsztatów odbiorcom o indywidualnych potrzebach, czyli na przykład w ramach szkoleń prowadzonych dla rodziców będzie mógł w nich uczestniczyć rodzic poruszający się na wózku, bo zgodnie z procedurą szkolenia czy warsztaty realizowane przez Państwa zostaną zrobione w miejscu dostępnym architektonicznie, albo na przykład będzie mogła w nich uczestniczyć mama, która ze względu na mama dziecka, które uczęszcza do szkoły, która ze względu na posiadanie młodszego rodzeństwa będzie musiała na to szkolenie przyjść z wózkiem dziecięcym. Zapewnienie takiej dostępności architektonicznej również w kontekście takiej grupy ma istotne znaczenie. Kolejne poddziałanie, jakie Państwo realizują w ramach tego przykładu, to jest przygotowanie i wdrożenie procedur zapewniających likwidację barier komunikacyjnych i informacyjnych w kontaktach z rodzicami, opiekunami prawnymi, uczniami czy też osobami trzecimi, bo tutaj przypominam, że dostępna szkoła to nie tylko szkoła dostępna dla uczniów, pracowników czy też rodziców, opiekunów prawnych dzieci, ale także generalnie rzecz biorąc dla społeczności lokalnej. I tutaj też jakby nie jest wymagane to, żeby Państwo zapisywali całą tą nazwę tego podzadania, tylko można ją tutaj sobie skrócić, tak jak Państwo widzicie, żeby nie zajmowało to nie wiadomo ile miejsca. Wskazujemy znowu okres realizacji zadania. Wybieramy sobie wskaźnik, na przykład liczba przygotowanych i wdrożonych procedur w tym zakresie. Można rzecz jasna rozbudować nazwę tego wskaźnika, na przykład liczba przygotowanych i wdrożonych procedur w obrębie likwidacji barier komunikacyjnych i informacyjnych w kontaktach z rodzicami. Tutaj już Państwo mają dowolność w tym zakresie. I co będzie rezultatem wdrożenia tego działania? Zapewnienie dostępu do szkoleń, warsztatów, likwidacja barier w kontekście kontaktów bezpośrednich. Tutaj tych rezultatów może być naprawdę wiele. Kolejne poddziałanie to jest prowadzenie cyklicznie, minimum raz w roku szkolnym, audytów dostępności strony internetowej szkoły. I wpisujecie Państwo znowu okres realizacji zadania. To jest cyklicznie, raz w roku szkolnym. Można sobie zawęzić to do jakichś ram czasowych, że te audyty będą na przykład prowadzone w pierwszym kwartale roku szkolnego. Może Państwo określicie sobie nawet miesiąc, kiedy te audyty będą prowadzone, ale też w przypadku takich działań no istotne jest przede wszystkim, żeby podać jakby częstotliwość ich realizacji. I wskaźnik, liczba stron internetowych szkoły poddanych audytowi dostępności cyfrowej. Co jest tutaj ważne, widać, że ten wskaźnik jest konkretny. Wcześniej mieli Państwo wskaźnik dotyczący liczby stron internetowych dostosowanych, tak, do wymogów ustawy, tutaj poddanych audytowi dostępności cyfrowej. I efektem będzie zapewnienie czy podtrzymanie dostępności czy zgodności strony internetowej ze standardem, w konsekwencji utrzymanie dobrego dostępu do informacji o działalności szkoły czy dostępności strony internetowej dla osób o indywidualnych potrzebach. Kolejne poddziałanie, jakie sobie Państwo zaplanowali, to jest przeszkolenie tych wszystkich osób, które odpowiadają za tą dostępność cyfrową i treści, które są przekazywane dalej. Znowu wpisujemy okres realizacji i wskaźnik. Tutaj mamy taki wskaźnik liczbowy, może być też wskaźnik procentowy. Liczba osób objętych szkoleniem z zakresu dostępności cyfrowej, informacyjnej. Mogą Państwo to rozbić na podwskaźniki typu osobny wskaźnik dla szkoleń z zakresu dostępności cyfrowej, osobny dla informacyjnej, w zależności od tego, jak planują to Państwo przeprowadzić. Tutaj podałam przykładową liczbę osób, które wezmą udział.
I jak Państwo widzą, ten standard minimum związany z zachowaniem równości szans kobiet i mężczyzn został w tym wskaźniku wdrożony. Będzie brało udział 10 kobiet, 10 mężczyzn. Może to być inna proporcja. Istotne jest, żeby już na etapie planowania przez Państwa tych szkoleń mieć na uwadze, że dostęp do nich nie może być zależny od płci. To jest jedna kwestia, a druga kwestia no, musi oddziaływać jakby na wynikać ze struktury lokalnej, czyli na przykład struktury państwa zatrudnienia. Wiadomo, że jeżeli w szkole, co się często zdarza, jednak przewaga płci pięknej dominuje wśród pracowników, to nie będziemy tutaj na siłę wyszukiwać mężczyzn jako personelu, jeżeli ich nie ma. I rezultat, tak jak uprzednio, wskaźnik dotyczy bieżących realizowanych działań, rezultat to są efekty tych działań, czyli zwiększenie dostępu informacji o działalności szkoły dla osób o indywidualnych potrzebach, podniesienie kwalifikacji kadry w zakresie dostępności cyfrowej i informacyjnej. Co jest istotne, że tutaj ten rezultat może być tak naprawdę bardzo szeroko zakrojony, bo samo podniesienie kwalifikacji kadry w zakresie dostępności jest dobrym określeniem rezultatu. Rzecz jasna, tak może być. Natomiast mogą się Państwo pokusić o ten krok dalej, bo jakby samo w sobie ma oddziaływać na to, że te wszystkie treści będą z gruntu już dostępne. I katalog wydatków. Tutaj w przeciwieństwie do wniosku o dofinansowanie, do wniosku właściwego i harmonogramu rzeczowo-finansowego, który Państwo będą zobowiązani wypełnić na etapie tworzenia wniosków właściwych, nie musimy tak bardzo szczegółowo rozpisywać tych kosztów. Niemniej jednak dobrze jest takie koszty orientacyjne podać. W ramach składania wniosku o grant będą rzecz jasna Państwo musieli skonstruować budżet, rozpisać ten budżet na kwartały, lata itd., itd. Tutaj nie jest to konieczne, to jest dokument o charakterze ramowym. I rzuciłam tutaj kilka takich kosztów, które w odniesieniu do tych poprzednio wskazanych, planowanych działań na tym przykładzie będzie można uwzględnić. Dostosowanie strony internetowej szkoły. Tutaj na przykład 3000 zł, uwzględniamy informację, że to jest koszt zewnętrzny, podajemy źródło finansowania, przykładowo środki własne gminy. Może to być, nie wiem, z środków grantu zrobione albo z jakichś innych, w zależności od tego, jak Państwo to widzą, jak Państwo to planują, jakie są możliwości. Przygotowanie procedur zapewniających likwidację barier. Tutaj możemy to, rzecz jasna, oczywiście zlecić na zewnątrz. Jakiemuś prawnikowi czy firmie, możemy to też zrobić w ramach wynagrodzenia czy w ramach etatu dyrektora czy jakiegoś pracownika administracyjnego, czy będzie nad tym pracował zespół pracowników. Tutaj warto tego typu informacje uwzględnić, gdyż no, może się okazać, że część tych działań będzie prowadzona bezkosztowo bądź niskokosztowo w oparciu o część wynagrodzenia, jakiś dodatek motywacyjny czy innego typu gratyfikacje, jeżeli taka u Państwa występuje w kontekście finansowania personelu. Analogicznie w przypadku tych kolejnych procedur, które mieliśmy tutaj wskazane, prowadzenie cyklicznych audytów dostępności strony internetowej. Tutaj w przypadku tych wydarzeń cyklicznych warto jest uwzględnić jakiś koszt jednostkowy, czyli mamy do realizacji audyt dostępności co roku w szkole, w stronie internetowej, więc wyceniamy sobie tutaj koszt jednego audytu i wpisujemy źródło finansowania. I przeszkolenie osób odpowiedzialnych za tworzenie, publikowanie, rozpowszechnienie treści. Tutaj znowu może to być koszt jednorazowy jednej grupy szkoleniowej. Może się okazać, że tych grup szkoleniowych będzie kilka, bo będą Państwo chcieli przeszkolić więcej osób. Tutaj, jeżeli to jest koszt jednostkowy, no to wpisujemy raz. Jeżeli będzie się powielał na grupy, no to taką informację też warto odnotować. I tutaj przykładowo, że to będzie sfinansowane w ramach grantu w projekcie Dostępna Szkoła.
i w końcu opis trwałości działań i inwestycji. Tutaj uwzględniają Państwo informacje, które działania będziecie Państwo realizować, z jaką częstotliwością Państwo będziecie je realizować, przez jaki okres będziecie je realizować również. Możecie Państwo też zawrzeć tutaj dodatkowe informacje, będą one na pewno cenne, jakie będą planowane w dalszych etapach działania, informacje o tym, że ten indywidualny plan poprawy dostępności będzie ewaluowany i kolejne działania będą do niego dodawane, dopisywane. Co jest istotne, jeszcze cofnę się tutaj do tego opisu poddziałań. Wnioski, zalecenia, rekomendowane rozwiązania wynikające z przeprowadzonego audytu dostępności. W rubryce powyżej dotyczącej stanu aktualnego i barier wymieniali Państwo to, co już zostało przez Państwa zrealizowane w ramach poszczególnego standardu. Warto w takim indywidualnym planie poprawy dostępności uwzględnić już potem w tej części wnioski, zalecenia, które de facto przełożą się na działania realizowane w ramach standardu, wspomnieć o tym i uwzględnić również te, które już są przez Państwa wdrożone i w części pierwszej wymienione jako zrealizowane, że one będą kontynuowane w dalszym ciągu, czy jakby ich oddziaływanie również będzie się składało na dostępność szkoły. Jeżeli chodzi o inne obszary, to tutaj opisy w indywidualnym planie poprawy dostępności będą analogiczne. Jeżeli będziemy mówić na przykład o obszarze architektonicznym i będziemy mieli wspomniane już przeze mnie dostosowanie wejścia do budynku, to tutaj planowane działanie, inwestycja do realizacji będzie mogła się nazywać wdrożeniem standardu dostępności wejścia do budynku. Potem w części opis aktualnej sytuacji, najważniejszych barier na podstawie przeprowadzonej autodiagnozy, no w Państwa przypadku też w dużej mierze audytu, tutaj proszę się nie bać, to, że tu wskazano autodiagnozę, jest tak jak wspomniałam, jakby związane z tym, że indywidualny plan może być wykorzystywany też przez podmioty, które nie miały audytu dostępności. Wpisują Państwo, co już zostało zrealizowane, czyli że na przykład szkoła posiada pochylnię przy wejściu głównym, która spełnia standardy modelu dostępnej szkoły. Uwaga, pochylnia spełnia standardy, jeżeli wszystkie jakby elementy tej pochylni są zgodne ze standardami, jeżeli tylko część, to będziecie Państwo to uwzględniać w dwójce, czyli będziecie modyfikować i niwelować bariery związane z budową tej pochylni. Jeżeli Państwo posiadają schody, które są pełne, mają poręcze na właściwych wysokościach, są zbudowane z materiału o strukturze antypoślizgowej itd., itd., czy wszystkie te wyznaczniki schodów wejściowych do budynku, to też Państwo wpisują, że Państwo to posiadacie. Następnie wypisujecie Państwo te elementy, których brakuje, czyli na przykład gdyby się okazało, że te schody nie mają poręczy, to wpisujemy tutaj, że barierą jest brak poręczy, że barierą jest na przykład niewystarczająca szerokość drzwi wejściowych, czy brak odpowiednich kontrastów w sferze wejściowej do budynku, czy brak właściwego oświetlenia tego holu, przedsionka budynku. Tutaj wszystko to wypisujemy i w dalszej części wnioski, zalecenia rekomendowane z audytu dostępności. Tutaj Państwo, tak jak wspomniałam, staramy się zrobić wszystko, żeby jak najbardziej Państwa wspomóc i w tych audytach, w tych raportach poaudytowych uwzględnić w taki sposób informacje, żeby Państwo mieli jasność co do tego, jakie są rekomendacje,
żeby ta część była, żeby raporty były łatwo przekładalne na te działania, które mają Państwo realizować w ramach projektu. Więc tutaj będziemy sobie wpisywać, tak? Na przykład modernizacja schodów w zakresie zamontowania poręczy albo wymiana drzwi wejściowych, albo wymiana posadzki w przedsionku, tudzież przemalowanie ścian na kolory kontrastujące z podłogą, montaż pasów kontrastujących itd., itd. To będą poszczególne poddziałania, czyli te zalecenia. Potem w efektach działań inwestycji. Tutaj w zależności od tego, czy będą to takie drobniutkie rzeczy, że tak powiem, tak, czyli ten montaż tych pasów, czy będą to kwestie jakiejś grubszej modernizacji, no to mogą Państwo to porozbijać na mniejsze wskaźniki bądź też większe, tak? Jeżeli będzie to kwestia tylko montowania pasów, czy jakichś tam dwóch rzeczy, wystarczy jeden wskaźnik. Jeżeli tych poddziałań będzie kilka, to warto te wskaźniki troszkę rozbudować. A rezultatem wspólnym de facto tego działania, tutaj już mogą Państwo się pokusić o sformułowanie wspólnego rezultatu dla tego standardu, będzie zapewnienie dostępu do budynku poprzez stworzenie dostępnego, spełniającego normy architektoniczne wejścia do budynku szkoły, a w konsekwencji umożliwienie skorzystania z pozostałej infrastruktury i z oferty, jaką ma szkoła dla osób z indywidualnymi potrzebami w tym zakresie, i katalog wydatków. Tutaj wpiszecie Państwo, że na przykład modernizacja schodów będzie kosztowała tyle i tyle. Źródło finansowania, środki grantu. Modernizacja poręczy czy montaż poręczy, tyle i tyle. Możecie Państwo sobie to rozbić na mniejsze podgrupy. I opis trwałości. W przypadku obszaru architektonicznego sprawa wygląda nieco prościej, no bo te drzwi będą utrzymywane w odpowiedniej kondycji i będą służyły osobom wchodzącym do szkoły przez okres, dajmy na to, 5 lat po zakończeniu wydatkowania grantu. Mogą Państwo tutaj rzecz jasna zawrzeć też jakieś dodatkowe informacje, co będzie jeszcze ponad model robione. I w ten sposób ten indywidualny plan poprawy dostępności dla każdego ze standardów, w każdym z obszarów i podobszarów będziecie Państwo tworzyć. Głównie, tak jak wspomniałam, w oparciu o już próbuję wrócić do prezentacji. W oparciu o udostępniane Państwu raporty poaudytowe. Czego jeszcze nie wspomniałam i czego jeszcze nie powiedziałam, rzecz jasna, jeżeli będą Państwo mieć do raportów poaudytowych jakieś pytania, coś będzie dla Państwa niejasne, czy jakieś wątpliwości, to rzecz jasna zapraszamy do kontaktu. I na koniec tej mojej prezentacji, słuchaj, przed tym panelem służącym zadawaniu przez Państwa pytań, nie wiem, na ile one się pojawią, na ile nie, ale przewidzieliśmy na to czas. Jeżeli przyjdą Państwu do głowy jakieś pytania już po zakończeniu webinarium, to zapraszamy do kontaktu bezpośredniego, mailowego, na infolinię, czy też już do nas bezpośrednio. Macie Państwo numery telefonu do osób, które Państwu wysyłały różnego typu zapytania i informacje dodatkowe w ramach prowadzonych
audytów. Można je również zadać, jeżeli Państwo pozwolą, to te dodatkowe pytania, które się pojawią po webinarium, a nie zostaną na nim zgłoszone, też zostaną załączone do tych pytań w sekcji fakt, które Państwu wyślemy w piątek po zakończeniu drugiego webinarium. Sporządzanie indywidualnego planu poprawy dostępności w pigułce, czyli te najważniejsze kwestie. Musicie Państwo dbać o spójność indywidualnego planu poprawy dostępności z dokumentami uwzględniającymi stan dojrzałości i bariery, czyli raportu i autodiagnozy. I tutaj świadomie raport wymieniłam na pierwszym miejscu. Raport jest dla Państwa tym dokumentem kluczowym. Autodiagnoza owszem ma znaczenie, myślę, że miałaby Państwa kluczowe znaczenie w przypadku formułowania wniosku wstępnego, natomiast jesteście Państwo w tej komfortowej sytuacji, że posiadacie, będziecie posiadać raporty przygotowane przez zewnętrzne zespoły, do których możecie się odnieść, czego nie mają te jednostki, które nie dotarły do tego momentu. Więc tutaj jest to ułatwienie na pewno w tworzeniu indywidualnego planu poprawy dostępności. Niemniej jednak rekomendacje, zdiagnozowane bariery powinny być spójne z wnioskami autodiagnozy i raportu. Bardzo istotne jest określenie wskaźników i rezultatów w powiązaniu ze standardami modelu dostępnej szkoły i celem prowadzonego przez Państwa przedsięwzięcia. I na sam koniec bardzo istotne jest, aby w indywidualnym planie poprawy dostępności uwzględnić odpowiednią liczbę standardów, czyli w przypadku tych szkół, które będą miały zamiar osiągnąć 100% wybranego poziomu. Musi to być 100% standardów. W przypadku tych szkół, które idą na poziom częściowy, będzie to minimum 60% standardów, przy czym odwołując się do dokumentacji konkursowej, do regulaminu, przypominam, że są też standardy obligatoryjne, o których Państwo nie możecie zapomnieć i nie możecie ich pominąć w wybieraniu, nawet jeżeli dążycie Państwo do osiągnięcia 60% standardu i to z pewnością będzie weryfikowane zarówno w odniesieniu do indywidualnego planu poprawy dostępności, który jest załącznikiem do wniosku, jak i w kontekście już samego wniosku. I kończąc tę część jakby teoretyczną, chociaż może trochę tej części praktycznej też się tam znalazło. I czekając na informacje od Państwa, przypominam tylko numery infolinii do Fundacji Fundusz Współpracy, która będzie Państwu odpowiadać na wszelkie pytania dotyczące procedury rekrutacyjnej, konstruowania wniosku, harmonogramów rzeczowo-finansowych, zasad rekrutacji, odwołań, terminów itd. oraz infolinia FIR w sprawach dotyczących modelu dostępnej szkoły i indywidualnego planu poprawy dostępności audytów dostępności. Tutaj te numery zawieram, one są też dostępne na stronie internetowej. No i oczywiście kontakt bezpośredni z nami już jako z osobami audytującymi Państwa placówki. I już wracam i mamy pierwsze pytanie na czacie. To jest ta chwila, kiedy mogą Państwo zadawać jak najbardziej pytania. Czy każdy organ prowadzący będzie mieć 14 dni na złożenie wniosku właściwego po otrzymaniu raportu? Tak, zgadza się. Zgodnie z regulaminem rekrutacji Państwo nie wszyscy otrzymują równocześnie raporty. One są przygotowywane, jak Państwo wiedzą, po konsekwencją mnogości zagadnień, liczby standardów, a także dokumentacji, która jest przez Państwa przekazywana, informacji, które są przez Państwa przekazywane. Bardzo serdecznie dziękujemy za sprawność wykazywaną w tym zakresie.
audyt dostępności szkoły jest bardzo rozległy, szczegółowy i takie też Państwo otrzymają raporty. W związku z tym wymaga to pochylenia się nad tym raportem przez dłuższy okres czasu. I zgodnie z regulaminem macie Państwo 14 dni po otrzymaniu raportu, nie na złożenie wniosku właściwego, tylko na przygotowanie indywidualnego planu poprawy dostępności. I po przygotowaniu indywidualnego planu poprawy dostępności macie Państwo 14 dni na złożenie raportu, na złożenie wniosku właściwego. Więc de facto, biorąc pod uwagę to, że indywidualny plan poprawy dostępności jest tak naprawdę podwaliną tego wniosku, to tych dni na przygotowanie tych dwóch rzeczy jest 28, ale musicie Państwo zwrócić uwagę na to, aby tego terminu przygotowania indywidualnego planu poprawy dostępności się trzymać. Czy w ramach projektu można sfinansować działania spoza zaleceń z raportu? Na przykład szkoła posiada jedno dojście, ale chciałaby utwardzić i dostosować również drugie dojście, które jest dla dzieci bezpieczniejsze. Proszę Państwa, tak. Na pewno można zawrzeć taką informację i taką propozycję we wniosku o. Można ją zawrzeć w indywidualnym planie poprawy dostępności jak najbardziej, bo tam mogą być także działania, które wykraczają poza przedsięwzięcie. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby Państwo zawarli ją również we wniosku właściwym, nawet jeżeli nie jest to rekomendacja czy zalecenia. Proszę jednak wziąć pod uwagę, że wniosek właściwy będzie oceniany przez ekspertów, podobnie jak to było w przypadku wniosków wstępnych. Więc jeżeli zawieracie Państwo takie, a nie inne działania, to one każdorazowo muszą być uzasadnione w tym wniosku. Wniosek wstępny zawierał ogólny zaryw remontu szkoły. Czy we wniosku właściwym możemy rozbudować zadania, na przykład remont biblioteki, poszerzyć o wymianę stolarki okiennej? Może tak. Wniosek wstępny nie jest w żaden sposób powiązany z wnioskiem właściwym na tym etapie realizacji. Państwo w oparciu o autodiagnozę w jakiś sposób określili sobie poziom swojej dojrzałości czy dostępności i wpisali różnego typu działania bardziej lub mniej szczegółowo w ramach wniosku wstępnego. W tym momencie jesteśmy na tym etapie, że przeprowadzono u Państwa, czy są przeprowadzane jeszcze u kilku organów audyty dostępności chociażby architektonicznej i pozostałych obszarów również. Mogą one wykazać, że po pierwsze, poza stwierdzonymi przez Państwa barierami istnieją jakieś dodatkowe bariery. I w takim przypadku zalecenia w audycie, w raporcie poaudytowym będą uwzględniały te konieczne dodatkowe bariery do zniwelowania. Może się okazać, że w niektórych obszarach Państwa założenia z punktu widzenia dostępności te założenia z wniosku wstępnego nie są konieczne do realizowania tej dostępności. Może się okazać, że tam coś jeszcze po drodze w kontekście tych audytów dostępności wynikło, co nie zostało na etapie autodiagnozy dostrzeżone, tudzież gdzieś po drodze się pojawiły takie potrzeby, nie wnikając już jakby w kwestie przyczynowe. W związku z tym wniosek właściwy może zawierać działania, które będą wykraczały poza te założone we wniosku wstępnym, jak najbardziej. Mogą to być działania opierające się na rekomendacjach z raportu. Mogą to być, tak jak wspomniałam wcześniej, działania dodatkowe, pod warunkiem, że wszystkie te działania będą miały swoje uzasadnienie i będą dotyczyć
dostępności i podnoszenia dostępności. Więc odpowiadając jakby bezpośrednio na przytoczony przez panią Paulinę na czacie przykład pytania, na przykład remont biblioteki będzie można poszerzyć o wymianę stolarki okiennej. Zasadniczo tak, pod warunkiem, że ta stolarka okienna będzie miała wpływ na dostępność tej biblioteki. Troszeczkę wchodzimy tutaj w kwestię procedury składania wniosków. Myślę, że to będzie też jakby temat na odrębne seminarium, więc tutaj bym prosiła w kwestiach formalnych o kontakt z FFW. Natomiast może tak pokrótce. Kwota, którą deklarowali Państwo na etapie wniosku wstępnego, była kwotą szacunkową. Wniosek właściwy musi zawierać dokładne wyliczenie kosztów, które chcą Państwo w ramach grantu ponosić, a także kosztów, które będą Państwo ponosić poza grantem w celu realizacji standardów. I kwota ta w związku z tym może odbiegać od wskazanej pierwotnie. Tak, od wskazanej pierwotnie. Widziałam, że ktoś podnosił rękę tu za pomocą funkcji łapka, ale już ta osoba ją chyba opuściła. Jeszcze patrzę. Jeżeli nie, to wrócimy do czatu. Czy poziom dojrzałości może być, czy poziomy dojrzałości mogą być różne w zależności od obszaru architektoniczny, techniczny, organizacyjny, edukacyjno-społeczny? Nie. Szkoła wybiera, czy wybrała już na etapie wniosku wstępnego poziom dojrzałości, który chce osiągnąć w ramach grantu i ten poziom dojrzałości szkoła musi osiągnąć dla wszystkich obszarów, czyli musi go spełnić we wszystkich obszarach. Szkoła nie może spełniać standardów dotyczących obszaru podstawowego, na przykład w organizacyjnym, a w kontekście architektonicznego na poziomie średnim, czy o tego typu miszmasz standardów i kosztów z tym związanych się ubiegać. To jest jakby jedna kwestia. Druga kwestia, że przypomnę tylko, że zgodnie z regulaminem rekrutacji bardzo prosiłabym o to, żeby też przed przygotowaniem indywidualnych planów poprawy dostępności i przed przygotowaniem wniosków właściwych, o co już apelowałam, zapoznać się z modelem, to jest jedna kwestia, a druga kwestia, przypomnieć sobie zapisy regulaminu rekrutacji, to naprawdę Państwu ułatwi przygotowanie wniosków i to z pewnością może zmarginalizować ryzyko popełnienia takich zapisów we wniosku, które sprawią, że ten wniosek będzie niżej oceniony, a co za tym idzie, będzie miał mniejszą szansę na zdobycie grantu. Pisząc IPPD, piszemy, idąc literalnie przez model dostępnej szkoły, czyli wszystkie punkty muszą być ujęte. Muszą być ujęte wszystkie standardy i muszą Państwo zawrzeć informacje, czy te standardy już gdzieś tam są realizowane i będą jeszcze kontynuowane, czy ewentualnie diagnozują Państwo jakieś bariery. Więc na przykład, jeżeli zdarzy się taka sytuacja, w której standard już na etapie wejścia do przedsięwzięcia, czyli na etapie składania wniosku, jest przez szkołę realizowany, to rzecz jasna, wystarczy krótka informacja tutaj, że standard jest przez szkołę realizowany w całości na etapie tworzenia indywidualnego planu poprawy dostępności i oczywiście
informacja w zakresie kryterium trwałości, że standard będzie kontynuowany, ewentualnie kilka wskaźników i rezultatów dalszego wdrażania tych standardów. Tutaj już nie muszą Państwo rozpisywać tego na poszczególne składniki. Im więcej trzeba będzie uzupełnić, tym rzecz jasna bardziej szczegółowo te działania trzeba rozpisać. Natomiast warto jest pamiętać o tym, że indywidualny plan poprawy dostępności obejmuje wszystkie standardy, które Państwo muszą realizować na etapie końcowym realizacji przedsięwzięcia. Te, które już zostały przez Państwa zapewnione przed realizacją i które są już uwzględnione i wdrożone, te, które będą uzupełniane bądź te, które będą wdrażane od samego początku w ramach przedsięwzięcia. Nie wiem, czy mamy jeszcze jakieś pytania. Wiem też, że koleżanki spisały sobie wszystkie pytania od Państwa, które się pojawiły na czacie, więc jeżeli tam wcześniej pojawiły się jakieś pytania, których nie dostrzegłam z racji prowadzenia równocześnie prezentacji, to proszę się nie niepokoić. Odpowiedzi na nie znajdą się w przesłanym do Państwa FAQ. Natomiast jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś pytania mniej lub bardziej praktyczne dotyczące tworzenia indywidualnego planu, to zapraszam. Można się odmutować, ujawnić, zadać jeszcze pytanie na czacie. Na razie nie widzę chętnych. No, pojawiło się pytanie kolejne. Czy w budżecie ujmujemy też ewentualne koszty projektów? Pani Paulino, bardzo bym prosiła o doprecyzowanie, co oznaczają dla Pani koszty projektów. Jeżeli ma Pani taką ochotę, to zapraszam do Panią Paulinę prosiłabym o doprecyzowanie pytania. W międzyczasie odpowiem na pytanie od Pani koszty przygotowania dokumentacji. Pani Paulina wskazuje, że jeżeli dobrze rozumiem, to chodzi o to, że będą Państwo chcieli pozyskać dodatkowe granty na realizację zadań przewidzianych, czy oszacowanie kosztów i tak dalej? Nie. Indywidualny plan poprawy dostępności, on dotyczy tylko wyłącznie tych stricte działań prowadzonych na rzecz poprawy dostępności. Czyli nie wpisujemy tam tego, że na przykład Państwo, inaczej, jako poddziałanie nie wpisują Państwo, że Państwo przeprowadzą zapytanie ofertowe, że Państwo będą chcieli pozyskać jakichś wykonawców zewnętrznych, że potrzebujecie pozwolenia na budowę, że przeprowadziliście szacowanie kosztów i tak dalej, i tak dalej. Muszą Państwo te elementy jakby mieć z tyłu głowy, kiedy planują Państwo harmonogram, tak, i też jakby rozpisują sobie w okresach realizacji poszczególne działania, ale nie wpisują Państwo tych zadań bezpośrednio do indywidualnego planu poprawy dostępności. Czy można otrzymać kontakt? Kolejne pytanie. Czy można otrzymać kontakt do kogoś, kto pomoże oszacować koszty inwestycji, zadań i tym podobne? Nie pośredniczymy w tego typu kontakcie. Czy można uwzględnić koszty projektanta, architekta we wnioskach? Tak, jest to koszt kwalifikowany o tyle, o ile będzie on dotyczył tylko właśnie tych działań, które są związane z podnoszeniem dostępności, więc jeżeli modernizacja wymaga tego typu kosztów, uzasadnień, u Państwa taki koszt, to nie widzę przeciwwskazań.
Czy wskazane koszty inwestycyjne mają być potwierdzone dokumentacją, rozeznanie rynku, kosztorysy i tym podobne? Generalnie rzecz biorąc, wszystkie koszty, które Państwo chcą ponosić w ramach projektu i które Państwo uwzględnią w harmonogramie rzeczowo-finansowym, będą przez ekspertów oceniających wnioski. Tutaj już rozumiem, że Pani Kamila pyta bardziej o wniosek właściwy niż o indywidualny plan poprawy dostępności, bo tutaj indywidualny plan poprawy dostępności, jak mówiłam, on te koszty ujmuje w sposób orientacyjny. To są takie ramowe działania. Natomiast jeżeli chodzi o wniosek, to wszystkie koszty będą przez ekspertów oceniane pod kątem ich racjonalności, pod kątem ich zasadności, zgody z cenami rynkowymi itd., itd. Więc owszem, no dobrze jest takie rozeznanie rynku, kosztorys sobie przeprowadzić czy przygotować. Na pewno na etapie już realizacji projektu tego typu dokumenty będą konieczne do udostępnienia, do wglądu, chociażby podczas wizyt monitoringowych, ale nie chcę tutaj i prosiłabym Pani Kamilo o kontakt w tej sprawie już dokładnie z Fundacją Fundusz Współpracy, która będzie z Państwem te granty rozliczała. Ale pod kątem tego aspektu prawidłowości ponoszenia wydatków z pewnością. Nie wiem, czy ktoś jeszcze ma jakieś pytania. Na razie chyba. Czy będą Państwo informowani o terminach, czego Pani Paulino prosiłabym o doprecyzowanie na czacie albo ujawnienie się? Terminie złożenia wniosku. OK. Więc to będzie wyglądać tak, że my wysyłając do Państwa raport. Wysyłamy dwa raporty jednocześnie, ponieważ organ prowadzący ma i szkoły mają 14 dni na przygotowanie indywidualnego planu poprawy dostępności, a potem kolejne 14 dni na przygotowanie wniosku właściwego. To raport dla obu szkół otrzymacie Państwo jednocześnie, żeby ten termin mógł biec. W treści maila zawierającego raporty audytowe otrzymacie Państwo informację o upłynięciu terminu na złożenie indywidualnego planu poprawy dostępności. To jest jedna kwestia. A druga kwestia, otrzymacie Państwo też informację o terminie, w którym musicie Państwo złożyć wniosek właściwy. Więc te dwie daty, odpowiadając na pytanie Pani Pauliny, zostaną Państwu podane. Czy będziemy Państwa monitorować w tym zakresie, że mają Państwo jeszcze dwa dni na złożenie wniosku? Nie, nie będziemy Państwa zapewne monitorować. Proszę może w tym kontekście, bo to bardziej aspekt formalny, zgłaszać tego typu wniosek o monitorowanie terminów do Fundacji Fundusz Współpracy. Natomiast ja ze swojej strony to, co mogę Państwu obiecać, to jest informacja w mailu zawierającym raport, kiedy upłynie Państwu termin na przygotowanie indywidualnego planu poprawy dostępności i kiedy upłynie Państwu termin na złożenie wniosku.
Nie wiem, czy są jeszcze jakieś pytania od Państwa? Dobrze. Więc jeżeli nie ma pytań, jeszcze będę chwileczkę mówić, więc gdyby się coś pojawiło, to może jeszcze zdążę odpowiedzieć. Reasumując. Dobiegają szczęśliwie do końca raporty, audyty dostępności w tym tygodniu i w przyszłym jeszcze też wiem, że jeden. Kończą się audyty architektoniczne, w dalszym ciągu trwa analiza kwestii związanych z obszarami edukacyjnymi i obszarem organizacyjnym. Państwo nam odsyłają, odpowiadają na pytania i tak dalej, i tak dalej. Te pytania jeszcze się mogą gdzieś pojawić, więc też bardzo proszę o wykazanie się cierpliwością wobec nas, że my tych pytań tyle zadajemy i o tyle rzeczy Państwa prosimy. To wszystko jest po to, żeby Państwo otrzymali kompleksową informację na temat własnej placówki. Otrzymacie Państwo raporty. W mailu znajdziecie Państwo informacje o terminach na złożenie indywidualnego planu poprawy dostępności i złożenie wniosku. Od dnia następnego będą Państwu te terminy mijały. Jeżeli chodzi o dzisiejsze spotkanie, to przypomnę tylko, że nagranie dzisiejszego webinaru razem z prezentacją oraz takim plikiem zawierającym przykłady po jednym z każdego podobszaru rozpisania standardów w ramach indywidualnych planów poprawy dostępności oraz dokument zawierający FAQ, czyli Frequently Asked Questions, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania, które padły podczas dzisiejszego spotkania i które padną podczas spotkania piątkowego, plus takie, które mogą się Państwu nasunąć gdzieś w międzyczasie, a będą dotyczyły tego tematu i na które odpowiemy, prześlemy Państwu w piątek, będą Państwo się mieli okazję z nimi zapoznać, a ja apeluję przed otrzymaniem przez Państwa tych materiałów i przed otrzymaniem raportów, jest jeszcze na to kilka dni, żeby się Państwo po raz kolejny zapoznali z modelem dostępnej szkoły i z regulaminem rekrutacji, żeby nie musieć tego czynić w trakcie już jakby upływającego Państwu terminu na złożenie IPPD i wniosku. To bardzo Państwu naprawdę ułatwi tworzenie tych dwóch dokumentów. I jeżeli nie ma więcej pytań, to na dzisiaj już zakończymy. Zapraszam na nasze infolinie. Jeżeli ktoś będzie miał taką chęć, a będą jeszcze wolne miejsca, chciałby jeszcze raz wysłuchać mojej prezentacji na żywo, to też zapraszam na piątek. Z tym założeniem, że oczywiście pierwszeństwo będą miały osoby, które dzisiaj nie brały udziału w webinarium. Więc o tym Państwa poinformujemy, czy ktoś mógł przystąpić drugi raz, czy nie, jeżeli się zapisze po raz drugi. I widzę, że już nie ma pytań, także dziękuję Państwu serdecznie. Życzę Państwu miłego dnia, zdrowia i owocnych prac nad indywidualnym planem poprawy dostępności i wnioskiem. No i powodzenia w dalszej części procedury naboru. Trzymam za Państwa wszystkich kciuki. Dziękuję bardzo.